Witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej zorganizowanej przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość. W dzisiejszej konferencji uczestniczy prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pan Sławomir Zawiczak. Dzień dobry. Oraz pozostali członkowie zarządu okręgu, wiceprezes, porucznik pan Andrzej Jaroszyński, wiceprezes pan Józef Więcław, wiceprezes pani Magdalena Szczepańska, członek zarządu pani Anna Rojek oraz obecni tutaj na sali pozostali członkowie zarządu prezydium oraz członkowie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość. Proszę Państwa, tematem dzisiejszej konferencji jest planowana organizacja centralnych obchodów w Warszawie 80. rocznicy wybuchu powstania Zamojskiego, którego organizatorami są pan minister Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, a także pan Sławomir Zawiślak, prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Omówimy za chwileczkę bardziej szczegółowo, w jaki sposób będą przebiegały te uroczystości centralne, a także regionalne tutaj na terenie Zamojszczyzny. Panie prezesie, bardzo proszę o zabranie głosu. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję za obecność mediów. Szanowni Państwo, rzeczywiście dzisiaj zwołaliśmy konferencję w celu pokazania aktywności Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość w kierunku godnego uczczenia 80. rocznicy wybuchu Powstania Zamojskiego. W toku konferencji pewnie przedstawimy te wszystkie wydarzenia, które w ciągu roku zrobiliśmy, żeby przypomnieć tutaj regionalnie tę ważną datę historyczną, ale chciałem Państwa poinformować, że w naszych pracach wewnętrznych na wniosek środowiska podjęliśmy starania także o to, żeby zorganizować w tym roku centralne obchody 80. rocznicy wybuchu Powstania Zamojskiego, które by się odbyły w Warszawie. Jest to wynik naszego konsekwentnego działania, bo w ubiegłym roku, na koniec roku, zwróciliśmy się z apelem do społeczności lokalnej, do samorządowców, wszystkich podmiotów, które funkcjonują na naszym terenie na niwie działalności patriotycznej, kulturalnej, społecznej, o to, żebyśmy wspólnie w godny sposób upamiętnili czyny bohaterów, naszych przodków, którzy w Powstaniu Zamojskim krwawym, ale zwycięskim zatrzymali ludobójczą akcję wysiedleńczą Niemiec hitlerowskich, zorganizowaną na Zamojszczyźnie. I tak jak powiedziałem, realizując różne uroczystości w czasie trwania tego roku, chciałem Państwa poinformować, że już w czerwcu podjęliśmy starania w Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w tym kierunku, żebyśmy wspólnie z Urzędem zorganizowali takie uroczystości. Jestem bardzo wdzięczny panu Janowi Józefowi Kasprzykowi, wszystkim jego pracownikom za bardzo życzliwe podejście do tej propozycji i chciałbym poinformować w imieniu własnym, także członków naszego związku, członków władz naszego związku, że 20 listopada w Warszawie zorganizujemy centralne państwowe uroczystości, które będą upamiętniały właśnie 80. rocznicę wybuchu Powstania Zamojskiego, drugiego co do wielkości po Powstaniu Warszawskim oraz największego pod względem czasowym i terytorialnym aktu zorganizowanego oporu Polaków przeciw zbrodniczej polityce Niemiec hitlerowskich. Będzie to, tak jak powiedziałem, godna okazja uczczenia pamięci naszych przodków, żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego walczących za ojczyznę i w obronie wysiedlanej uroczystości. Oczywiście organizatorzy, czyli Urząd do Spraw Kombatantów w osobie pana ministra i nasz związek w mojej osobie, zadbamy o to, żeby do udziału w tej uroczystości zostali zaproszeni przedstawiciele najwyższych władz państwowych, duchowieństwa, weterani walk o niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej oraz działacze opozycji antykomunistycznej. Oczywiście zapraszamy także wszystkich tych, którzy chcieliby być z nami w Warszawie, mieszkańców naszego regionu.
Nasz związek będzie organizował transport właśnie dla weteranów walk o niepodległość, działaczy opozycji antykomunistycznej, ale w przypadku jeszcze wolnych miejsc, także dla mieszkańców regionu, po to, żebyśmy jak najliczniej mogli się spotkać w Warszawie i właśnie być na tym dla nas, a także dla Polaków, wierzę, że dla Polaków, bardzo ważnym przypomnieniu tego powstania, które zostało zapomniane. W historiografii polskiej o nim się nie mówi, a my właśnie chcemy podnieść, jak wielki czyn i zwycięski nasi przodkowie tutaj podnieśli na terenie naszej Zamojszczyzny Pięknej w czasie II wojny światowej. Bardzo prosiłbym też w imieniu władz naszego związku o zaangażowanie się samorządu, bo mam nadzieję, że samorządy też zorganizują transport i ci mieszkańcy Zamojszczyzny, którzy chcieliby być z nami 20 listopada na tych uroczystościach, będą nie tylko transportem zabezpieczonym przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręt Zamość, ale także transportem zabezpieczonym przez samorządowców mogli w tych obchodach uczestniczyć. Oczywiście teraz podczas tej konferencji, ale też zadbamy o to, żeby to poszło w formie pisemnej. Zapraszamy także samorządowców, wszystkich światowych obywateli pełniących ważne funkcje na naszym terenie pięknej Zamojszczyzny, do tego, żeby też osobiście zaszczycili swoją obecnością te uroczystości. Oczywiście oprawę ceremonialną obchodów zapewni wojskowa asysta honorowa z dowództwa garnizonu Zamość. Program uroczystości, Szanowni Państwo, my przewidujemy taki następujący. O godzinie 10 w katedrze polowej Wojska Polskiego w Warszawie odprawiona zostanie msza święta w intencji poległych i zmarłych uczestników Powstania Zamojskiego. Natomiast o godzinie 12 odbędzie się uroczysty apel pamięci połączony ze składaniem wieńców i wiązanek kwiatów na płycie grobu nieznanego żołnierza. Grobu nieznanego żołnierza, na którym, może nie wszyscy wiedzą, jest tablica Powstanie Zamojskie. Jest tam umieszczona i będziemy pełnoprawnie mogli tam uczestniczyć w tej ważnej ceremonii już po mszy świętej. I cóż mogę dodać, że dla nas to jest tak ważna uroczystość, że staramy się zabezpieczyć wszelkimi innymi sposobami przypomnienie wybuchu Powstania Zamojskiego i tegorocznej 80. rocznicy tegoż powstania. I chciałem Państwa poinformować, że Zarząd Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej jeszcze w miesiącu lipcu, w końcu lipca złożył do pani marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej stosowne pismo o podjęcie takich starań, żeby przygotować stosowną uchwałę sejmową. Natomiast 6 października na ostatnim posiedzeniu Sejmu dodatkowo po rozmowie z panią marszałek bardzo życzliwej, za którą bardzo serdecznie dziękuję, jako poseł, mogę powiedzieć, wnioskodawca, oficjalnie złożyłem projekt uchwały, sejmowej, która by czciła pamięć bohaterów żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, także ludności cywilnej, która wspierała naszych partyzantów, którzy uczestniczyli w Powstaniu Zamojskim. Wierzę głęboko, że Sejm Rzeczpospolitej Polskiej po rozpatrzeniu mojego projektu tejże uchwały go uszlachetni, a w efekcie finalnym przyjmie. Z tych takich drobniejszych jeszcze kwestii, które związane są z ogólnopolskim uczczeniem pamięci naszych bohaterów, chciałbym podziękować także Poczcie Polskiej, ponieważ mamy oficjalne pismo w odpowiedzi na nasze starania naszego związku, że Poczta Polska wyda kartkę pocztową z nadrukowanym znakiem opłaty na 2020 rok pod tytułem Powstanie Zamojskie. Także tutaj myślę, że to będzie też taka piękna możliwość przypomnienia tego działania. To jeżeli chodzi o nasze działania na rzecz organizacji ogólnopolskiej uroczystości, ale też chciałbym jeszcze nadmienić, że dopinamy też wszystkie sprawy organizacyjne, żeby w pierwszej połowie grudnia tutaj u nas w Zamościu zorganizować podsumowanie naszych społecznych tutaj działań Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Stowarzyszenia Ocalić od Zapomnienia, Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna, które z naszym związkiem między innymi zorganizowało Festiwal Pieśni Powstania Zamojskiego, czy też zawody sportowe
ku czci pamięci powstańców zamojskich. Zrobimy podsumowanie regionalne i tutaj mogę powiedzieć, że przygotujemy oprócz wizyty ważnych gości reprezentujących instytucje państwowe, ważnych gości, które reprezentują władze kościelne, też także nasze tutaj regionalne. Dziękuję księdzu biskupowi za przyjęcie zaproszenia do udziału w uroczystości naszej diecezji. To będzie też koncert reprezentacyjnego zespołu artystycznego. Zechcemy staraniem wspólnym ze Stowarzyszeniem Rozwoju Lokalnego Zamościzna wydrukować dużą ilość dodatkowych egzemplarzy śpiewnika powstania zamojskiego, żeby rozdać uczestnikom uroczystości. No i też dopinamy plan zorganizowania konferencji dotyczącej powstania zamojskiego. Kończąc, zapraszamy do udziału w tych naszych uroczystościach, zapraszamy do współpracy, jeszcze jest troszeczkę czasu, przyjmiemy każdą życzliwą poradę, każdą pomoc, każdy słuszny wniosek, który mógłby te już nasze skonkretyzowane, douzgodnione także z instytucjami centralnymi działania jeszcze uszlachetnić. Także ja w tej sprawie dziękuję serdecznie. Już ja będę w pytania, to chętnie odpowiem. Nie wiem, czy pan... czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze? Porucznik Andrzej Jaruszyński, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, wiceprezes. Proszę Państwa, jest to wielkie wyzwanie. Wielkie wyzwanie. A jednocześnie jest apel tutaj do prezesów kół, żebyśmy się po prostu zjednoczyli, żeby brało udział poczty sztandarowe. Mamy tych pocztów sztandarowych dość dużo. Problem będzie z tym, że nie ma obsady, jak coś się informuje, co mam jaką informację z terenów, że niestety szeregi naszej Armii Krajowej, żołnierze Armii Krajowej maleją i występujemy tą młodzieżą. W sumie z młodzieżą to jest trudnie, ale myślę, że przy takiej okazji, jaka tutaj będzie i wielka uroczystość, powinniśmy zrobić wszystko, żebyśmy uczestniczyli z pocztami sztandarowymi naszej organizacji, naszego okręgu zamojskiego. To jest taka moja oczywiście prośba, a jednocześnie wielka reklama dla naszego związku, który działamy na terenie Zamościa. Ja bym dał na razie tyle. Żeby to uzupełnić głos Pana Prezesa, oczywiście przewidujemy udział pocztów sztandarowych naszego związku w uroczystości. Związku, który kontynuuje tradycję 9. Pechoty Armii Krajowej, działającego tutaj w czasie powstania zamojskiego na terenie naszej Zamojszczyzny, który powstał w 1943 roku jako efekt ataku niemieckiego przeciwko rozpoczętej już w 1942 roku przez oddziały Armii Krajowej i Batalionu Chorski akcji przeciwko nasiedleniom. Ta jednostka wybitnie się zasłużyła w działalności bojowej obok innych oddziałów Armii Krajowej i Batalionów Chorskich. I my tutaj, kontynuując tradycję 9. Pułku, mamy w naszym związku 35 sztandarów. Sztandar główny oddaliśmy wojsku w oddziału WOT-u. Na specjalnie przygotowanej uroczystości ten sztandar jest teraz w 25. Batalionie Lekkiej Piechoty, Zamojskim Batalionie Lekkiej Piechoty WOT w Zamościu, ale mamy pozostałe sztandary i Pan Prezes wie, może potwierdzić, że przy najważniejszych uroczystościach jest mobilizacja i kilkadziesiąt, 20-30 sztandarów jesteśmy w stanie wystawić, a te, które są w szkołach na podpisanych umowach co do niejako ich użyczenia, to apelujemy do szkół, do harcerzy, którzy też te sztandary pozostałe mają, żeby rzeczywiście też z nami uczestniczyli w tej uroczystości. Będziemy, tak jak dla weteranów, działaczy opozycji antykomunistycznej, ale także dla poczuć sztandarowych, zabezpieczali transport i udział w tejże uroczystości. Także dziękuję za ten głos. Czy są może jakieś pytania? Bardzo proszę. Może ja mam takie pytanie do ogółu Państwa. Czy wśród Państwa, którzy są tutaj, jest ktoś, kto jest potomkiem uczestnika powstania zamojskiego? I czy mógłby ewentualnie powiedzieć coś o tym, na ile dla osób związanych ewentualnie z tymi, którzy walczyli w powstaniu zamojskim, organizacja tych uroczystości jako centralnych i państwowych ma znaczenie? Proszę.
Niestety, czas pokazał swoje. Znaczy, w naszym związku, myślę, biorąc pod uwagę skalę eksterminacji niemieckiej, panie redaktor, w czasie II wojny światowej, to praktycznie nie było rodziny na Zamojszczyźnie, która by nie była pokrzywdzona przez Niemców w czasie II wojny światowej. Natomiast wydaje mi się, że pani zadała pytanie w takim kierunku, żeby ktoś zrozumiał, że pani pyta o ważnego powstańca. Tak? No, no faktycznie, niestety, żołnierze Armii Krajowej, którzy walczyli fizycznie w czasie powstania zamońskiego, no, w olbrzymiej większości odeszli na wieczną wartę, są u Pana Boga. Mamy najstarszego żołnierza, pana majora Tadusza Kopcia, ale on teraz jest u rodziny w Szczecińskim. Liczy 102 lata, tak? 102 lata. Te osoby fizycznie nie mogą uczestniczyć w uroczystości, a inni pochodzą z rodzin, nasi członkowie pochodzą z rodzin patriotycznych, akowskich, olbrzymiej większości, ale też zgodnie ze statutem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej funkcjonuje w związku oczywiście za przyzwoleniem weteranów tak zwane młode pokolenie, czyli pokolenie patriotów polskich, którzy działają na rzecz krzewienia postaw patriotycznych i etosu Armii Krajowej i między innymi dlatego tutaj jest część reprezentantów naszego prezydium zarządu i przedstawicieli kół rejonowych. Nasz związek w ilości kilkuset społeczników, myślę, tak prężnie działa. Chciałbym właśnie podziękować też członkom prezydium zarządu, prezesom kół rejonowych i członkom związku za to, że także mnie cały czas dopingują do tego, żebyśmy wspólną pracą we właściwym miejscu umieścili także pamięć o Powstaniu Zamojskim i tych wszystkich wielkich rzeczach, które się działy z staraniem naszych przodków na Zamojszczyźnie. Ale wśród członków ogólnie naszego związku są rodziny, następne pokolenia osób, które uczestniczyły w powstaniu zamówienia. Tylko tutaj o taką relację, no, to bywają różne uroczystości, prawda? No, w tym miejscu akurat. W Majdanie Nowym, gdzie była uroczystość upamiętnienia tych zawołanych po imieniu, którzy zostali zabici przez Niemców za pomoc Żydom. I oczywiście, że to były wnuki na przykład tych osób, ale one w tym sensie, że jakby chciałabym, znaczy rozumiem, że się nie dowiem, ale myślałam, że może jest tak, że ta pamięć o Powstaniu Zamojskim w rodzinach żyła, bo pan mówił o tym, że jakby Powstanie Zamojskie było tak ogólnie zapomniane, czy o nim tak wiele nie mówiono, dopiero się zaczyna tak naprawdę dzięki takim... Panie redaktor, ościśle swoją wypowiedź. Ja mówiąc o tym, że Powstanie Zamojskie jest zapomniane, mówiłem o sensie historycznym ogólnopolskim, bo nie znajdziecie Państwo na razie publikacji pod tytułem Powstanie Zamojskie naukowej, która by dogłębnie zajęła się tym tematem. Tak? Nie ma innej literatury. Nie ma innej literatury. Osobiście jestem zdumiony, że po wojnie w tej bardzo smutnej, tragicznej dla narodu polskiego rzeczywistości, gdzie rządziła władza komunistyczna i ludowa, że władza ludowa nawet zapomniała o tym powstaniu, które było na wskroś ludowe i nie utrwaliła jego w historiografii polskiej. Natomiast regionalnie chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom Zamojszczyzny za to, że pamiętają doskonale ten okres wojenny i powojenny. My o tym wiemy, dlatego że w naszym związku jest teraz około 700-800 członków, którzy regionalnie funkcjonują, nie tylko zresztą na terenie Lubelszczyzny, ale na Podkarpaciu, bo otworzyliśmy niedawno koło w Narolu, tak? Którzy jako potomkowie patriotów polskich, jako młode pokolenie zgłaszają się do związku, są, że tak powiem, przyjmowani i cały czas organizują coraz to nowe z naszą pomocą uroczystości. Wczoraj w niedzielę, przepraszam, była uroczystość na przykład w Obroczy, gdzie mieszkańcy Obroczy przez bardzo wiele lat pamiętali o Gehennie swoich rodzin, modlili się za swoich przodków, ale dopiero od 4 lat czy 5 staraniem między innymi członków naszego związku koła rejonowego w Zwierzyńcu robimy oficjalne uroczystości, które tę pamięć przywracają i ta pamięć jest bardzo żywa i między innymi dlatego dziękuję tutaj jeszcze raz członkom prezydium naszego związku, członkom kół rejonowych i innym, właśnie także mieszkańcy i członkowie związku mówią, że najwyższy czas powiedzieć tak, były okrutne, tragiczne wysiedlenia, które spowodowały straty wielkie. 110 tysięcy mieszkańców Zamojszczyzny było wysiedlonych, w tym 30 tysięcy dzieci, z których 10 tysięcy zginęło, a wiele było zgermanizowanych. Czas przypomnieć też to, że w tym okresie czasu właśnie tej Gehenny Polaków też byli Polacy, którzy
nie bali się, że Hitler, będąc u szczytu potęgi, który stał przecież pod Kaukazem, pod Moskwą, jego boty topiły miliony ton tonażu floty alianckiej, także u wybrzeży Stanów Zjednoczonych, oni się nie bali. Oni wzięli broń i walczyli za wolną Polskę. I dlatego my chcemy przypomnieć to powstanie, które było także zapisane w niemieckich pamiętnikach Hansa Franka i innych tutaj dowódców lokalnych i było określane jako powstanie zamońskie, przywrócić cześć i chwałę naszym przodkom w sensie ogólnopolskim, zachęcić historyków polskich, żeby się zajęli tym powstaniem pod kątem jego. My nagraliśmy film dokumentalny o powstaniu zamońskim, robimy co możemy, wydajemy książki też z tego okresu. No ale jest jeszcze kolejny element bardzo istotny. Szanowni Państwo, jesteśmy teraz w bardzo trudnym położeniu, takim ogólnoświatowym, geopolitycznym. Świat jest niespokojny, Polacy różnych rzeczy się boją, są różne zagrożenia. A myślę, że przypomnienie powstania zamojskiego jest też bardzo ważne, dlatego że my pokażemy, że Polacy zjednoczeni, którzy określą, jakie jest zagrożenie interesu narodowego i bytu Polaków, zjednoczeni potrafią pokonać każdą trudność i obronić swój interes narodowy. I tutaj takie przesłanie, to trzecie, jest też dla nas bardzo istotne, bo my cały czas wierzymy o tym, w to, że Polska sobie z wszystkim poradzi. Tak już wychodząc poza powstanie zamojskie, zachęcam Państwa do obejrzenia relacji z odsłonięcia pomnika chwały kawalerii i artylerii kątnej, gdzie wielu mieszkańców naszego regionu sfilmowało podczas apelu pamięci. Pojawił się wir, który przedefilował w formie litery L, równiutko przed szeregami kompanii Wojska Polskiego, Orkiestry Wojskowej i przed pocztami sztandarowymi i zniknął. Mieszkańcy regionu, którzy nagrywali, a było to kilka do 10 tysięcy mieszkańców, ci, którzy nagrywali, słychać w tle, przybyli do nas, są z nami, przybyli na apel pamięci. Jako że ułanik, bo tam była wyczytywana wtedy pierwsza dywizja jazdy. W związku z tym my zjednoczeni z przodkami przypominając ich pamięć, myślę, że jesteśmy w stanie też dobrze służyć Rzeczypospolitej i to jest ten dodatkowy cel naszej aktywności, celem organizacji ogólnopolskiej uroczystości 80. rocznicy wybuchu Powstania Zamojskiego. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Czy są jakieś pytania? Jeśli nie ma... Jeżeli nie, to ja jeszcze raz powtórzę. Zapraszamy weteranów walk, działaczy opozycji antykomunistycznej, te osoby, które chciałyby z nami pojechać z pocztami sztandarowymi, nie tylko naszego związku, wszystkich mieszkańców Zamojszczyzny w przypadku wolnych miejsc. My chcemy 3-4 autokary zorganizować jako Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Robimy zapisy na wyjazd 20 listopada. Spotykamy się w Warszawie na 10 na uroczystości ogólnopolskiej. Zapraszamy serdecznie samorządowców, wszystkie osoby pełniące ważne funkcje publiczne, reprezentujące różne organizacje do udziału w tej uroczystości. Do samorządowców i innych osób zwracamy się też o organizację ewentualnie transportu dla tych, którzy chcieliby pojechać, a nie mogliby się zmieścić w 4 skromnych autokarach. My takie możliwości finansowe mamy. Osoby zainteresowane niech się kontaktują z nami. Mamy swoją stronę internetową akazamość.pl, mamy Facebooka. Prosimy o wysyłanie maili, dzwonienie do nas, będziemy te miejsca rezerwowali. I jeszcze powiem jedno, nie mówiłem tego w czasie swojej wypowiedzi. Rozmawiamy zarówno ze stroną kościelną, jak i Urzędem do Spraw Kombatantów Osób Represjonowanych, żeby w sposób aktywny, nie tylko poprzez udział nasz osobisty, bardzo ważny, w czasie mszy świętej, przygrobienia nieznanego żołnierza, nie tylko poprzez inne formy ważne, czyli udział sztandarów, ale także aktywność uzgodnioną inną, żeby jak największą grupę mieszkańców naszej ziemi zamojskiej, szeroko pojętej Zamojszczyzny, zaangażować w organizację tej uroczystości. Być może będziecie Państwo mieli bardzo miłe niespodzianki, które potwierdzą, że nie tylko najstarsze pokolenie, średnie pokolenie w tej uroczystość będzie zorganizowane, ale nawet maluszki, które swoim zaangażowaniem pokażą, że i młode pokolenie pamięta o bohaterach, żołnierzach Polskiego Państwa Podziemnego walczących w Powstaniu Zamojskim. Dziękujemy właśnie wszystkim tym, którzy się do nas zgłaszają z propozycjami, sami przedkładamy. Ogłosimy ostateczne szczegóły już przed wyjazdem i zaprezentujemy Państwu szczegółowy program. Także zapraszamy Państwa do udziału w tych ważnych wydarzeniach. Przypominam także grudniowym, zrobimy oddzielną konferencję tutaj w regionalnych uroczystościach. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.